Plany zawsze mamy na mecz, jeżeli chodzi o rywala. Musimy wiedzieć, jak to się mówi, co w trawie piszczy, tak? Jeżeli jak rywal gra, w jaki sposób reaguje na wydarzenia boiskowe, ale też, tak zawodnicy mówią, no, głównym aspektem jest nasza gra, nasze działania. Nie możemy się tylko dostosować do rywala, bo to jest za mało do tego, żeby zdobywać punkty. Także to będzie bardzo trudne spotkanie, trudny wyjazd, ale tak jak w końcówce sezonu, nie mieliśmy czasu już kalkulować z kim gramy, gdzie gramy, trzeba było wygrywać wszystko. Tak samo teraz mamy serię meczy wyjazdowych. Głowa jest ustawiona na to, że jakbyśmy grali w domu przede wszystkim, tak? Bo nie mamy wyjścia i tam szukamy trzech punktów, z takim nastawieniem jedziemy. Bardzo ważny będzie początek spotkania. Wejście w odpowiednim rytmie w ten mecz i szukanie jakości, tak? Bo sama gra defensywna to będzie na pewno za mało. Teraz musimy bardziej zaakceptować taki okres przejściowy, tak? Jest nowy prezes, rozmawialiśmy z prezesem, mieliśmy na razie krótkie spotkania. Na razie jest taki okres rozpoznawczy. Prezes też rozpoznaje, powiedzmy, teren, buduje plan działania, także prosił o cierpliwość, o wstrzymanie troszkę oddechu. Także tak zrobiliśmy, tak funkcjonujemy, ale my jako drużyna robimy swoje. Trenujemy, tak mieliśmy wszystko zaplanowane. Nie, no to nie jest chyba problem. No, przede wszystkim ja nie mam problemu z tym, że ktoś ogląda mecze. Także lubię presję, lubię grać pod presją, lubię wysokie cele i to jest tylko na plus.